Witajcie, moi drodzy. Przydałoby się dzisiaj powiedzieć zupełnie inaczej, ponieważ dzisiejszy odcinek jest w ogóle w klimacie, w którym powinienem występować niczym mój imiennik w garniturze z Harry Tweedu, otwierający wam drzwi do dębowego, klimatycznego baru, w którym serwują dębowe, mocne. Mowa tutaj oczywiście o Piotrze Franceskim i jego, powiedzmy, tak mi się wydaje, jego ulubionym piwie, który lubi. Jest to też nasze polskie. A dzisiaj mam też bardzo wyjątkowy produkt wam do pokazania. W sumie to chyba trzy wyjątkowe produkty, które chcę wam pokazać i wszystkie są polskie, z czego jestem bardzo dumny, z czego jestem bardzo zadowolony, że mogę wam pokazać. Cóż, zaczynamy. Miłej jerbki. U mnie dzisiaj środowe pacharito, jak zwykle. Późno popołudniowe, bo już po pracy. Także słuchajcie, dzisiejszym pierwszym bohaterem odcinka jest mydlarnia. Mydlarnia, bo tak sama o sobie mówię, mydlarnia. Męska wyspa. Zobaczcie, męska wyspa, goli broda, mydło do golenia. Dębowy, mydło do golenia dębowe, kora dębu, 90 gram. Tak ono się prezentuje. Taki jest jego skład. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. A jak widzicie, dzisiaj próbuję troszeczkę innej sztuki nagrywania, więc nie lada przede mną wyzwanie. Mydełko po prostu to jest to, czego ja szukam. Zapachowo jesteśmy w klimacie drzewnym, w klimacie przede wszystkim drzewnym i przede wszystkim delikatnie paczulowym, powiedziałbym. Tam jest odrobina słodyczy, ale przede wszystkim jest taki zapach. Zobaczcie, tutaj już jest połowa tego mydełka, ale będzie ono dobrze widać. Ono jest idealnie plastelinowej konsystencji. Bez najmniejszego problemu daje się wydrapać. Zapach to po prostu jest coś takiego, co jest nie do opisania w tym mydełku. Ze względu na to, że ja bardzo lubię drzewne klimaty i jeśli przyszło wam kiedyś ciąć na pile drewno dębowe, to jest tego zapach. Tak ja bym je nazwał. Po prostu gdy tnie się na pile, powiedzmy, takiej tarczowej drewno i tnie się dąb, to jest właśnie takie odczucie i taki zapach. Po prostu nie, to jest nie do opisania. Ja uwielbiam, szczerze. I to mydełko występuje właśnie w takim metalowym tyglu, bardzo ładnym. Zobaczcie, ono ma tutaj, bardzo łatwo daje się odkręcić. Także tak to się prezentuje. Posłuchajcie, co udało mi się znaleźć o męskiej wyspie. Nazywam się Wojtek i witam na męskiej wyspie, małej rodzinnej firmie, gdzie wszystkie produkty wytwarzane są ręcznie, w małych partiach i na świeżo. Tworzenie prawdziwego mydła i kosmetyków wciągnęło mnie do tego stopnia, że zrezygnowałem z etatu farmaceuty w aptece i zostałem zawodowym mydlarzem. Praca inna, ale dająca na co dzień bardzo dużo satysfakcji, tak jak i mi skręcenia filmów, jak wiecie. Najważniejsze dla mnie jest to, że w moich wyrobach stosuję tylko najlepszej jakości oleje i tłuszcze roślinne. Nie dodaję sztucznych barwników, konserwantów i całej tej chemii. Takie mydła i balsamy dają nieporównywalną jakość. Działają rewelacyjnie na skórę i mogę je z czystym sumieniem polecić każdemu. Duża część moich mydeł powstała na bazie krajowych ziół, które bardzo cenię z uwagi na ich różnorodne właściwości. W procesie produkcji przestrzegam regulacji dotyczących kosmetyków wprowadzanych przeze mnie na Unię Europejską. Także mamy tutaj pana Wojtka. Pamiętacie, pierwszym, którym recenzowałem, był pan Witold. Mają wspólny mianownik. Był pan Witold, był pan Władysław, jeśli dobrze pamiętam, z Naturalnych Mydeł Wiedeńskich. I mamy pana Wojtka, czyli trzech imienników na W, także pełen podziwu jestem. I co pan Wojtek nam tutaj mówi o tym mydełku? Jest to kolega dębowego ciemnego w wersji do golenia, czyli piwa.
czy kolega, ale pachnie przepięknie, powiem Wam, naprawdę jest to jedno z ciekawszych propozycji do golenia. Ręcznie robione z dodatkiem odwaru skóry dębu. Surowiec ten ma działanie ściągające, przeciwzapalne i bakteriobójcze. Krążek dębowy daje gęstą, kremową pianę i jest bardzo wydajny. Pachnie świerkiem i paczulą. Według mnie pachnie po prostu dębowo, drzewnie. Jest delikatna nuta tej paczuli, tej słodkości takiej, ale przede wszystkim tu są drzewne klimaty, które ja uwielbiam i ja sobie je najbardziej cenię. I jest to pierwszy produkt polski, który jest przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, w 100% polski, ale w tych moich ulubionych klimatach. Taki tygielek, słuchajcie, kosztuje, jeśli patrzyłem u pana Wojtka na sklepie, 25 zł, więc bardzo niewiele. Także jest dostępny na stronie standoshop.pl. I zamieszczę pod filmem wszystkie linki, byście sobie mogli z tych produktów, które dzisiaj używam, byście sobie mogli zobaczyć. A mydło naprawdę z gwiazdeczką. Tutaj z taką gwiazdeczką to jest coś, co naprawdę polecam Wam z całego serca, bo możecie sobie spróbować te klimaty, które ja naprawdę najbardziej kocham w goleniu, które odkryłem w goleniu przede wszystkim. I spróbować tych zapachów, czy Wam będą odpowiadać. Widziałem na stronie u pana Wojtka, że jest jeszcze wersja do golenia, wersja miętowa, mięta pieprzowa, jeśli dobrze rozumiem. Moje serducho należy do dębowego, do kory dębu, zdecydowanie. Czego dzisiaj będę używał? Jest mały wyjątek, dzisiaj golenie typowo polskie, typowo z produktami polskimi, ale zacznę od wyjątku chińskiego. Dzisiaj, jak widzicie, jest to Yagi 24 mm z włosiem Plisoft z rosyjskimi żyletkami Gillette Platinum. I dodatkowo dzisiaj w polskim etui polska maszynka. Będzie to maszynka Stando Mate. Ja ją tak nazywam, ale Staszek prosił, żeby to nazywać Stando Mate, czyli Stando Kumpel. Tak ją nazywa, więc niech będzie Stando Mate. Do golenia użyję Gillette Platinum, a po goleniu, słuchajcie, coś, co jest nowością na naszym rynku i coś, co jak zobaczyłem, że jest, to no po prostu mówię, z tym mydełkiem tutaj będzie się zgrywało idealnie. Zobaczcie, Bond Inspired by Whisky, woda po goleniu z kofeiną i również mamy liść dębu i owoc dębu, czyli żołędzie. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Elegancki, męski zapach tytoń i cedr, czyli po prostu wow. I dodatkowo jeszcze po wodzie jest balsam, słuchajcie, z wodą kolońską. Takie serwują nam producenci polskich kosmetyków do golenia cuda ostatnio, że ja sam jestem w ogromnym szoku. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zwilżyć twarz. Mydełko, jak widzicie, przyłożyłem do naszej polskiej michy od pani Ani z Reko Gary. Dałem kilka kropel na pędzel i dodatkowo jeszcze nasz polski pędzel z Lula, pędzel mówię, nasz polski ręcznik, powiedzmy, zakupiony przez moją żonkę z Lula Love. Także również fajnie sprawdzający się w dzisiejszym polskim wydaniu tradycyjnego golenia, które chcę Wam zaprezentować i byście sobie zobaczyli, jakie to cuda są już na naszym rynku, co mi przede wszystkim bardzo się podoba. Twarz zwilżona, zarost dwudniowy, więc już czas najwyższy się go pozbyć. Zejdę na dół z kamerą i możemy kręcić. Zobaczcie, przełożyłem dosłownie pół łyżeczki wody do miski, by mydło zmiękło. Pędzel jak zwykle moczył się w kubeczku. Tutaj już jestem przygotowany, mam ciepłą wodę. I możemy zacząć wyrabianie piany. Jak widzicie, piana powstaje praktycznie
od razu, ale nie dajmy się jej zwieść. Tutaj poświęćmy chwilę. Naprawdę proces wyrabiania z tego piany, mydełka, naprawdę przyniesie nam na dużo satysfakcji, ponieważ mydełko jest przefajnie pachnie. Ja już mam kilka goleń za sobą z tym mydełkiem i za każdym razem golenie było fantastyczne, powiem szczerze. W moich klimatach ja lubię te drzewne, tutaj tym bardziej dębowe, więc dąb pachnie, jak wiecie, bardzo fajnie. Wszystkim entuzjastom drzewnych zapachów tutaj mogę zdecydowanie to polecić. Już podczas wyrabiania piany uwydatnia się właśnie taki fajny, drzewny, delikatny zapach, ale on podczas gdy się wyrabia, on nabiera na intensywności. Tym bardziej bardzo fajnie i bardzo dobrze się wyrabia mi to mydełko właśnie w tej misce. Ona ma takie rowki, nazywana potocznie jest miską ze smoczej skóry. I zobaczcie, jaka piana tutaj powstaje z tego, naprawdę zasługująca jak na produkt za 25 zł. Powstaje piana, której ja się nie spodziewałem. Gdy produkt udało mi się kupić na sklepie Stando Shop, to przyjechał do mnie z taką małą dozą. Podszedłem do niego, mówię, ciekawe co to będzie. Ale pamiętam z rozmowy ze Staszkiem, on powiedział mi sam, że to mydełko cię zaskoczy. Zobaczysz, że będziesz mega zaskoczony, jeśli chodzi o jakość, o zapach, bo ty lubisz takie drzewne klimaty, więc one ci z pewnością będą odpowiadać. Damy jeszcze odrobinę wody, bo piana jest naprawdę bardzo gęsta. Zobaczcie. Niektórzy na tym etapie wiem, że już kończą wyrabianie, a ja jeszcze daję odrobinkę i robię ją trochę bardziej śmietanową. Zobaczcie, ten dźwięk już słychać. To jest właśnie ten dźwięk, który nadaje nam dobra piana, która świadczy o tym, że to będzie dobre golenie. Zobaczcie. Myślę, że tutaj nic nam więcej do szczęścia nie potrzeba. Piana ukręcona. Możemy przejść do góry. Postaram się ustawić najlepiej, jak mi się uda. Woda na bok. Ja jeszcze raz zwilżę twarz. I przejdziemy do nałożenia piany. No. Także środowe popołudnie dzisiaj z takim oto ciekawym produktem, co bardzo cieszy, że to nasze polskie, nie tylko jesteśmy skazani na takie. Zobaczcie, co tu się dzieje.
Tutaj naprawdę słowa uznania należą się panu Wojtkowi za ten produkt. Bo myślę, że ktokolwiek spróbuje tego dębowego mydełka, to już nie powie. Nie. Pamiętam też, że ktoś pod filmem polecał mi to mydełko, więc tutaj też już miałem je od dłuższego czasu na uwadze. Ale piana jest po prostu w mojej ocenie, jak za tą cenę, no fenomenalna. Jest to produkt, jakby to wielu powiedziało, trafiony w dziesiątkę, bo za cenę 25 zł otrzymujemy naprawdę produkt z takim efektem wow, bym powiedział. Dobrze, pierwsze przejście. Stando mate, jak słyszycie, mate, przepraszam, robi swoje. Bardzo się też cieszę, że pod filmami ostatnio pojawiły się pierwsze komentarze tych, którzy zakupili tą maszynkę. Zobaczcie, ona naprawdę zbiera elegancko, niczym mój Game Changer. Ale do czego zmierzam? Pojawiły się pierwsze komentarze pod filmem, w którym wyrażacie swoje opinie, swoje odczucia na temat tej maszynki. Pojawiają się naprawdę komentarze, powiem szczerze, których się spodziewałem z jednej strony, bo wiem, że ta maszynka jest dobra, bo wiem, że ona wam da masę frajdy z golenia. A tym, którzy jej jeszcze nie spróbowali, to naprawdę polecam. Mydełko. Jak dla mnie, nic dodać, nic ująć. Piana nie znika, nie powoduje żadnego podrażnienia. Nic mnie w trakcie golenia nie szczypie. Jest ona ciągnąca, ochronna przede wszystkim. I to jest produkt budżetowy, bo jednak za 25 zł to musimy mieć tą świadomość, że jest to produkt budżet, a otrzymujemy naprawdę produkt, który, powiem szczerze, używałem dużo droższych od tego mydełka produktów i bywało, że było gorzej. A tutaj, jak na razie, moich zachwytów nie ma końca. Także jedziemy z drugim przejściem. Poślizg jest na dobrym poziomie. Może nie jest wybitnym, na wybitnym poziomie poślizg, ale daje nam dosyć dobrą ochronę na twarzy.
Przez co możemy tak naprawdę, jak widzicie, ja przejeżdżam sobie raz, dwa razy na skórze, na której już nie ma piany. W połączeniu tak z taką, takie mydełko z taką maszynką, tutaj nie możecie wybrać źle. Po ślizgu, poślizgiem to mydełko nie, że tak powiem, nie grzeszy. Nie ma ono największego, którego było mi w stanie lub doświadczyć w swoim życiu, ale naprawdę świetny produkt. Polecam serdecznie. Goli broda, mydło do golenia dębowy, męska wyspa. Będziecie miło zaskoczeni. W tej cenie naprawdę z ręką na sercu polecam. Skoro po goleniu dębowo, no to dzisiaj Bond Whisky. Zobaczcie, wyszło to całkiem niedawno. Mi za pośrednictwem sklepu Stando Shop udało się kupić ten produkt. Elegancki męski zapach, tytoń i cedr. Nawet do 100 aplikacji przy optymalnym użyciu woda po goleniu z kofeiną. Aftershave with caffeine. Inspired by whisky. Widzimy dwa liście dębu i może dla i żołędzie. Dbamy o waszą skórę już od 25 lat. Tutaj nawet 100 optymalnym użyciu. Cóż nam mówi Bond? Zrób to po męsku, użyj po każdym goleniu i poczuj energię na skórze. To połączenie klasycznej, pełnej elegancji nuty zapachowej opartej na bazie cytrusów, wytrawnego alkoholu, tytoniu, patchouli, drzewa cedrowego i piżma. Tak bogata i długo utrzymująca się na męskiej skórze kompozycja aromatów sprawia, że preparat może z powodzeniem pełnić funkcję wody toaletowej. No proszę. Pielęgnuje skórę twarzy i redukuje zaczerwienia wywołane goleniem. Chroni skórę, odświeża skórę, niweluje efekt zmęczonej skóry, właściwości produktu potwierdzone badaniami. Składniki aktywne: kora dębu, kofeina, gliceryna, alantoina. Mam nadzieję, że będzie widać dobrze skład. Wyprodukowana w Niepołomicach przez firmę Pharma CF. Jak wiadomo, Bond produkuje. I zobaczcie. Taram. Można by powiedzieć takie ciche fanfary, ponieważ butelka również uległa zmianie. Butelka, powiem Wam szczerze, nawiązuje delikatnie do Truffit and Hill, do wody kolońskiej. Tu jest taka, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, taka zakrzywiona. O, tak ona się prezentuje. Wstrząśnijmy ją, zobaczmy, co się zadzieje. Składniki się ruszyły, widać, że złoto normalnie wpłynie jak przysłowiowa gdańska Goldwasser, się wszystko błyszczy, świeci, więc mamy kryzę, co jest bardzo dobrym oznakiem, że Bond odrabia lekcję. Nie będzie nam już tutaj leciało. Zobaczcie, możemy po kropelce dawkować i zobaczmy ten zapach. Sam jestem ciekawy, jest to moje pierwsze użycie tego. Ło! Ale zapach, słuchajcie, lekko cytrusowo? Gdzie? Powiedziałbym szczerze, lekka mandarynka, tak bym, no i whisky. Whisky przede wszystkim, teraz druga nuta czuję, jest typowo whisky, ale taka whisky bourbon. Jeśli mieliście do czynienia z zapachem od pana Drwala, zgadza się, jest drzewny klimat, jest lekki zapach pomarańczy, mandarynek, bym powiedział. Jest coś słodkiego i jest ta fajna właśnie jakby, może jest to delikatna nuta kawy.
Dokładnie. Delikatna nuta kawy, więc zapach naprawdę rozbudowany, nie żaden taki płaski, jak dotąd były, jak były Bondy, że były tam po prostu kilka nut zapachowych. Tutaj naprawdę się postarali. Naprawdę się postarali, trzeba przyznać. Skóra po nałożeniu jest lekko lepka, ale zero jakichkolwiek podrażnień. Wchłonęła się natychmiastowo. Nie ma nic. Jedziemy z balsamem po goleniu, z wodą kolońską. Zobaczcie, łagodzi podrażnienia, mocny męski zapach. Napisane jest, powiedzmy, to samo. Tak, to samo napisali. Kofeina, gliceryna, alantoina, czyli wszystkie łagodzące. Dodatkowo kora dębu. I zobaczcie, tak samo prezentuje się butelka balsamu do golenia. Nie wiem. Wstrząśnijmy, żeby wszystkie składniki się dobrze wymieszały. A tutaj już niestety kryzy nie dali. Ale dobrze. Zobaczcie. Kryza nie została, więc musimy uważać z dawkowaniem zapewne. Konsystencja widzę bardzo podobna do, ale jest to szklana butelka przede wszystkim, nie plastik, co bardzo zasługuje na również mamy takie same nuty zapachowe. Również delikatnie, ja bym powiedział, nie cytrusowe, lecz mandarynkowe. Tu jest lekka mandarynka. Jest dużo teraz tego whisky bourbonu odmiany amerykańskiej. Naprawdę wow. Wow. No w końcu i są produkty nasze polskie, które w moich klimatach się odnajdują. No, ja jestem naprawdę zaskoczony mile. To jest to, co lubię i te produkty zostaną ze mną na pewno na dłużej. Zobaczcie, twarz się delikatnie świeci, ale myślę, że to się za chwilę wchłonie, ale myślę, takich zapachów za produkt za 13 zł. Oczywiście wszystkie te produkty, które dzisiaj używałem, będą pod filmem, także spokojnie możecie sobie poczytać, zobaczyć. Także yerba na lana. Ja Wam życzę już udanej reszty dnia, środowego wieczoru. Podzielcie się swoimi opiniami, co sądzicie. Może ktoś już z Was miał to wydanie Bonda, a jeśli nie, to zapraszam. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!